Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Moi drodzy, lecimy dalej, cóż, zejdziemy sobie stąd na szybko, żeby się gdzieś nie zlecieć sobie czy coś. Tutaj jest kto? Zwykły kopacz, dobrze. My tutaj jesteśmy na całkiem dobrej drodze, żeby dostać się wyżej, natomiast wyżej już nie będzie aż tak przyjemnie, coś czuję. Więc cóż, spróbujmy przejść tędy. Tutaj widzę, że możemy wejść w to miejsce, chociaż nie wiem za bardzo po co. Tak, mamy jak widzicie tutaj sporo zabudowań, tak łatwo przez bramę nie przejdziemy. Zobaczymy, czy nas panowie zatrzymają, czy jednak nie. Więc sprawdźmy to. Tu jest Robert. Mogę wejść? Gówno mi obchodzi, co zrobisz. Rób co chcesz. Możesz nawet nadziać się na własny miecz. Okej, dobra, czyli widzę, że możemy wejść tak po prostu. Okej, tutaj możemy wejść na tą... cholera wie co to jest, na tą balustradę? Boże, jaką balustradę? Baristę? Balistę, przepraszam, balistę, no właśnie. Szukałam odpowiedniej nazwy na to coś i powiedziałam wszystkie niepoprawne. Dobra, to wejdźmy w takim razie. Mamy tutaj jakiś kopaczy i mamy też maga ognia, który się nazywa Gardar. Kim jesteś? A co, wyglądam na owce? Czy do tej cholernej kolonii trafiają tylko sami głupcy? Jesteś magiem, tak? Cóż za śmiało, gruzja. A jak na to wpadłeś? Poznałeś po szacie, czy po praktykowaniu magii? A może poznam jej inteligencji wpisanym na mojej twarzy? Dobra, nie przemęczaj się. Czego ode mnie chcesz? O matko. Ja? A widzisz tu gdzieś jakiegoś innego durnia, który nawet nie wie, po co zawraca komuś innemu dupę? No dobra, nie martw się tak, bo wyglądasz wtedy jeszcze gorzej niż normalnie. Skoro już tu przylazłeś, to może coś dla ciebie znajdę. Nie wiem, czy jestem zainteresowany. Nie przepadam za magami z przerośniętym ego. A jednak nie jesteś idiotą. Tym lepiej. Miałem cię wysłać do nowego obozu, żebyś przekazał magom wody pewien list. Po otrzymaniu tego pergaminu pewnie zamroziliby cię i upiekli żywcem, no. Ale może rzeczywiście na coś się przydasz. Widzisz tą katapultę? No, trudno jej nie zauważyć. Te, cenna uwaga. Duże to cholerstwo mi wyszło. Niespełna tydzień temu z asystentem testowaliśmy mechanizm zapadkowy. Wszystko szło dobrze, gdy nagle mechanizm szlak trafił. I jak złom nie wystrzelił. Pocisk trafił w karczmę siekacza. Nikt co prawda nie zginął, ale jedna ściana poszła w rozsypkę. Siekacz wpadł tu z chęcią zabicia mnie. Na jego szczęście wpadł tutaj Kazimier i nas rozdzielił. Od tamtej pory nasze relacje są... gówniane. Nie dziwię się. Kilka dni później naprawialiśmy mechanizm i wypróbowaliśmy katapultę ponownie. Niestety mechanizm znów się zepsuł, a ja ze złości zabiłem mojego asystenta, który go zaprojektował. Nienawidzę partactwa. Katapulta nie działała, ale zdołałem wystrzelić pocisk i chyba ustawiłem dobre koordynaty. I tu w moich planach podboju świata pojawiasz się ty. Chcesz podbić świat? A czemu nie? Chyba każdy chce, co nie? Dobra, ale przejdźmy do Meriterii. Wybierzesz się na wycieczkę na terytorium Morgu. Gdzie? Na terytorium Morgu. No wiesz, tam skąd nikt nie wraca. Uroczy zakon. Sam raz na odnalezienie miejsca, w którym znajduje się teraz mój pocisk. Mam tam pójść, żeby odszukać jakiś cholerny pocisk? Poszukaj sobie innego frajera. No właśnie, tu jest problem, bo z niewiadomych mi względów nikt nie chce tam pójść. Nie zupełnie chodzi mi o pocisk, tylko raczej to, co jego uderzenie spowodowało lub odkryło. W miejscu uderzenia powinien powstać krater, albo odsłonięte wejście do jaskini. Taką przynajmniej mam nadzieję. Pójdziesz tam i przyniesiesz mi coś, co zwróci twoją uwagę. Ale co konkretnie? Wątrobę orka? Szynkę strola? Rajtuzy goblina? Bardzo śmieszne. Coś, co nie będzie pasowało do wystroju tej jaskini. Jestem pewien, że znajdziesz coś takiego. No nie wiem. To dość niebezpieczne zadanie.
A co ja będę z tego miał? Jak to co? Sławę, bogactwo i moją wdzięczność. Mhm. Może jakieś konkrety? Dobra, podaruję ci pewien potężny artefakt. I może dorzucę jeszcze jakąś runę lub miecz. Może być? Zobaczę, jak znajdę to coś. To pomyślny chłop. I nie zapomnij wrócić do mnie, jak już coś znajdziesz. Aha, i weź ten teleport. Będzie szybciej. O, czy ja właśnie dostałam teleport? A tak w ogóle, to co ty tutaj robisz? Badam starożytną kulturę, która... Zaraz, a co cię to obchodzi? Jak przyniesiesz mi jakiś dowód na potwierdzenie mojej teorii, o której nic nie musisz wiedzieć, to może uchylę rąbka tajemnicy. A teraz możesz już zaczynać swoje poszukiwania. Tylko nie da się zabić, bo gdzie ja znajdę drugiego takiego fra, to znaczy śmiałka. Jasne. Możesz mi coś sprzedać? Mam kilka mikstur, ale nie są na sprzedaż. Kazałeś mi iść na tereny orków, a tam bez mikstur się nie obejdzie. Cholera, a skąd ja później wezmę te eliksiry? No dobra, niech będzie. Sprzedam ci trochę z moich prywatnych zapasów. Pokaż. A niech to... Dobra, co ty masz, chłopie? O kurde, mać, on ma wyciągi życia. O Jezusie, maksymalne i do many. Wiecie, mana to mi tam wisi, ale no... I ma dużo napojów lekkości. Pierścień niezwyciężoności, pirokineza, runa. No kurde, to jest ogólnie już zadanie z Mrocznych Tajemnic, jak sami słyszycie po dubbingu, ale ono bardzo dużo wnosi do samej swojej fabuły Mrocznych Tajemnic. No cóż... Dobra, sprawdzamy kolejne miejsca, bo jeszcze przed nami tego jest naprawdę sporo. Tu jest Klaudę. Cześć, jak leci? Kto ci się do cholery pozwolił do mnie odezwać? Aj. Już ja ci pokażę, gdzie twoje miejsce, ty psia mordo. O nie! Jezu, ratunku! Magu, pomóż. O shit. Uśpij mi go. Okej. Okay. Ała, no kurna po... Dobrze, dołóż mu! Jeszcze się rusza! Okej, okay, to pana Klaudę nie zagadujemy. W takim razie. Bo to jest jeden z tych typów, który najzwyczajniej w świecie będzie nam robił krzywdę. O Jesus. Masakra, dobra. Tu jest Bard. Kim jesteś? Jestem fechmistrzem w szkole wojowników. A konkretnie? Uczę ich, jak machać dwuręcznym orężem. Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Jasne, o ile dobrze mi za to zapłacisz. Niestety, nie mogę szkolić cię za darmo. Potrzebuję rudy, bo mam długi w karczmie siekacza. I to spore. Podstaw nauczę cię za 400 bryłek. Na razie oczywiście nie chcemy. Tu jest zwykły strażnik i tu jest strażnik zbrojowni. Ja bym uważała, zagadując do niego. Tam w zbrojowni są zajebiste rzeczy. Co tu robisz? Pilnuj, aby nikt nie wchodził do zbrojowni. Tylko ja i nasz przywódca mamy klucz do tych drzwi. Zresztą, dlaczego ja ci to w ogóle mówię? A może dałbyś się przekupić? Spadaj stąd, śmieciu, bo zawołam chłopaków. Dobrze, już dobrze. Po co ten hałas? Zapomnij o propozycji. Tak, oczywiście, moi drodzy, ogólnie da się dostać do tej zbrojowni przez okno. To jest cholernie trudna robota, ale jest wykonalna. Natomiast potrzebujemy do tego akrobatyki. Dobrze, to co, może idziemy w takim wypadku do tej karczmy, w której jest siekacz, bo tak dużo o nim słyszymy, że wypadałoby tam chyba iść. Tutaj są łóżka w ogóle, chyba dla tych ludzi, którzy tutaj trenują na tym placu. Ten topór w teorii mogę wziąć. W praktyce gra mi nie daje. Tam na górze coś jest, nie mam pojęcia, wejdziemy i sprawdzimy. No cóż, dzisiaj jeszcze trochę łażenia, trochę dialogów, natomiast są to nowe dialogi, fajna sprawa. Kim ty jesteś? Jesteś strażnikiem i masz tutaj róg i skórę orkowego psa. Okej, okay, to ja sobie stąd idę.
Myślę, czy uda nam się wejść dzisiaj do kopalni. Byłoby super. W ogóle dlaczego ja korzystam z drabiny? Mogłam zejść za pomocą miecza przecież. Ale no znając życie bym dostała w łeb. Dobra, pan mag jest tutaj, niech sobie tam będzie, a my idziemy tu. Mamy kowala na sam początek. Cześć, jak ty masz na imię? Sand, witam. Jesteś kowalem, czyż nie? Nie cholera, jestem masażystką Gomeza. Nie zawracaj mi tyłka, nie mam czasu na pierdoły. Wykuwam broń dla strażników, a przez te pełzacze i szkodniki mam pełne ręce roboty. Nie uderzyłeś się czasami w głowę? A może siekacz obił ci ryj? Człowieku, chyba zgłupiałeś sądząc, że będę tracił czas na naukę kowalstwa pierwszego lepszego durnia. Wynoś się, bo ci kości poprzykrącam. Nie dość, że kiszki skręcają mi się z głodu, to jeszcze jakiś pajac zawraca mi tyłek. Takowanie wchodzi na psy. Okej, tak po prostu? Nie mogę z tobą więcej rozmawiać? Żadnego zadania nie mogę wziąć? Mówiłeś, że jesteś głodny. Po co? Mógłbym przynieść ci jakieś jedzenie. Oczywiście nie za darmo, co? Ciągle chciałbym nauczyć się kowalstwa. Wiedziałem, ale niech będzie. Cały czas męczę się z tymi mieczami. Nie mam nawet czasu zjeść czegoś porządnego. Na co miałbyś ochotę? To będzie długa lista. 5 bochenków chleba, 3 szynki, 2 kiście winogron, 5 kawałków sera, 10 kawałków pieszonego mięsa, 5 butelek wina i 10 jabłek. Co? Nie wybołuszaj tak gał. Lubię zjeść. A tutaj tylko ryż i ryż. Mam już tego dość. Dobra, może jakoś to znajdę. A, i jeszcze 2 butelczyny bimbru. Nie przesadzasz? Przecież to ty chcesz się nauczyć kowalstwa. No właśnie. Dobra, poszukam tego żarcia. Dobra, wiadomo, nie mamy wszystkiego, nie mam na pewno winogron. Tego jestem pewna. Tutaj jest jakiś kopacz. Dorm, widzę, że się słabo czuje, ale możemy z nim pogadać. Wszystko w porządku? A jak myślisz? Oczywiście, że nie. Od kilku dni ledwo żyję. Strażników coraz bardziej wkurza, że nic nie robię. Co chwilę tu staję od nich w mordę. Ogólnie mogę powiedzieć, że chyba już czas umierać. No co ty? Weź się w garść. Nie dam już rady. Jestem chory, powinienem brać leki. Ale od kiedy zgarnęli mnie strażnicy, nie mogę się ruszyć z tego obozu. Ale to nic. Już niedługo uwolnię się od życia. Wreszcie skończy się ten cholerny koszmar. Mogę przynieść ci te lekarstwa. Naprawdę zrobiłbyś to? Być może. Powiedz tylko, skąd mam je wziąć. Leki robi dla mnie pewien alemik. Ma swoją chatę na wypuszczoną kopalnię. Tak, wiemy bo gdzie. Przyszedłeś po lek dla Dorma. Będzie wiedział, o jakie lekarstwo chodzi. W porządku, no zrobimy to na luziku. Nawet możemy iść tam w sumie za chwilę. Witam panów kopaczy, tu jest zwykły strażnik, przebiegniemy się. I w ogóle, nie wiem, może spróbujemy wejść dzisiaj... Hej, smaciarzu! Do mnie mówisz? No przecież nie do siebie. Wkurza mnie, żeby gaz po obozie jak kretyn i nic nie robisz. A co cię to obchodzi, gnojku? Obchodzi mnie, bo przez takich jak ty muszę więcej harować. Dobra, spadaj. Nie tak prędko. Dawaj 30 bryłek rudy za to, że odwalam całą robotę za ciebie. Spadaj na drzewo, psia mordo. Widzę, że jesteś kolejnym niewychowanym gnojkiem, który chce dostać pysk. Okej. Okay. Schowaj broń. O, pan się umie bić, o kurna. Dobra, może się ty sam zabije. Już nie mam broni, odwal się. Odłóż broń. No już. No kurna, typie, czy ciebie pojeb... Czytaj grę. Jesus, no. Nie będę typowi płaciła 30 bryłek. Mroczne tajemnice, pozdrawiam. Musimy się nauczyć lepszej walki. Dobra, Dorm, gadaliśmy? Nie. Jasne, masz, przyniosę ci te leki, super. Okej, okay, czyli tam dalej nie idziemy? Wali mnie ten typ? Ty kim jesteś, pajacu? Wiecie, tutaj się przed każdą osobą trzeba zapisać, naprawdę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra, widzę, że Tisgar jest takim randomem. Gdzie się pchasz, Mukosie? Ja? Ty. K
skąd się biorą takie mięczaki? Za tą palisadą znajdziesz naszego szefa, Melkora. To znaczy, Kazia. Tylko uważaj na słowa. W tym obozie nikt nie lubi nierozgarniętych mięczaków. Chyba, że w zupie. Okej. Czyli, że ja mogę sobie tutaj wejść? Mam już dość tych... Tak, dokładnie, tak, po prostu mogę tu wejść. No dobrze, to co? Rozmawiamy z bossem tego osiedla? Ale ładny obrazek tam w środku. Dokąd tak pełzasz, robaku? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Do przywódcy obozu. Chcesz pogadać z Kazimirem? Więc idź do niego. Tylko nie próbuj żadnych sztuczek. Od razu wiedziałem, tak długo jak mnie. Kim jesteś? Jestem przywódcą. Jestem prawą ręką Kazimira. Chciałeś powiedzieć, że jesteś przywódcą obozu? Milcz. Za dużo gadasz, no. Myślałem, że to się nie będziesz mówił, co chciałem powiedzieć, a czego nie. Jeszcze jedno, tak nieupatrznie wypowiedziane słowo. I upetnę ci jedno. Coś mi mówi, że będą z tobą problemy. Zapewne już wiesz, co robimy tutaj w obozie natętnymi kopaczami. Co z nimi robicie? Zapytaj tych szkieletów na szubienicach. Przedni żart. Masz dla mnie jakieś zajęcie? Jest coś dla zrobienia. Dla kogoś takiego jak ty. Ale to raczej będzie spacerek. Co mam zrobić? Ostatnio wraz ze strażnikami zauważyłem, że kilku kopaczy w czasie pracy gdzieś znika. A po pracy te wstrętne gnidy wracają. I jestem pewien, że nie opuszczają obozu. Bo strażnicy przy bramach by ich nie przepuścili. A to oznacza, że te ślimaki mają gdzieś w obozie swoją kryjówkę. Znajdź ich i zagań do roboty. Jak cię nie posłuchają, to ich zabij. Albo zgłoś mi, gdzie znajduje się ich kryjówka. To tyle. A teraz odejdź. Okej, okay, super. Co dostanę za pozbycie się tych kopaczy? Przecież mówiłem. Naucz się słuchać właściwych ludzi. Nie jestem idiotą. Albo dostanę nagrodę, albo sam sobie ich szukaj. Dobra, dostaniesz wszystko, co przy nich znajdziesz. Oraz moją wdzięczność. A teraz zejdź mi z oczu. Nie boicie się, że kiedyś zabraknie wam kopaczy? Nie. Co jakiś czas mamy spore dostawy więźniów. Ale po co ich zabijać? Gdybyście tego nie robili, to mielibyście więcej rudy. Gdybyśmy ich nie zabijali, to kopacze by się nas nie bali. Gdyby kopacze się nas nie bali, to by się buntowali. A gdyby się buntowali, to musielibyśmy ich wszystkich zabić. Zrozumiałeś? Nie, moim zdaniem to... Mam w dupie twoje zdanie. Oj, Bezi, co ty robisz ze sobą? No rusz się! Chcę przejść! Już, typie! Opanuj dupę! Kazimier, nie wiem, czy mamy coś do pogadania. Chcę przejść! Typie! Dobrze. Nigdy się nie nauczę. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To ty tutaj rządzisz? Nie, ja tu tylko sprzątam wychodek. Czy każdy, kto tu wchodzi, musi zadawać te idiotyczne pytanie? Tak, jestem szefem tego obozu. Więc to twoja kopalnia? Nie, w kopalni rządzi Jan. Ja dowodzę ochroną kopalni i kontroluję przepływ rudy. Dobra, teraz wiesz już wszystko, co powinieneś wiedzieć, więc padaj. Chciałbym zostać strażnikiem w tym obozie. Nie ty jeden. Niby dlaczego mam cię przyjąć? Potrafi rozwikłać nawet najtrudniejsze zadanie. Każdy może tak powiedzieć. No dobra, skoro tak bardzo zależy ci na popełnieniu samobójstwa, to mam dla ciebie propozycję. Pozbądź się z kopalni wszystkich pełzaczy. To być może zmienię zdanie. Pełzaczy? Mogłeś wymyślić coś trudniejszego. Tak, pewnie. Zabieraj się do roboty. Okej, okay, no pełzacze? To nie będzie nic trudnego. Zresztą, że fabularnie to i tak robimy. Dobra, mamy tutaj też sprawę ogarniętą. Wiecie co, udałabym się do kopalni. Zostawimy na razie te karczmy.
Tu jest jeszcze pan kucharz. Nie wiem, czy my wejdziemy normalnie tutaj. Czy będzie nam sprawiał kłopoty strażnik tu przy wejściu. Nie powinieneś. Jestem kopaczem. Chcę wejść do kopalni. Rzeczywiście. Nosisz spodnie kopacz. Dobra, możesz przejść. Okej, czyli bez spodni byśmy tu nie wlezili, okej. To są Gorna Drak, my możemy pogadać, nie? Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Mhm. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Dobra, jasne. To co, wchodzimy. Na razie tamtego gościa zostawiamy w spokoju. Nie wiem, czy tutaj jest ktoś, z kim można pogadać. Tu jest Mark, teoretycznie. Dawaj, typie. Nie mam całego dnia. Wiecie, chcę skorzystać przy okazji, jak już tutaj jestem. Mądrala. No. Okej, nie możemy gadać. Witam pana Geralta. Kim jesteś? Jestem Geralt. Raz dziennie rozdaję każdemu mieszkańcowi obozu porcję jedzenia. Kopacze dostają pyszną zupkę naszego wspaniałego kucharza. A strażnicy jedynie marną szynkę, chleb i jabłko. Weź swoją pierwszą porcję i spadaj. Dzięki, chętnie zjem coś ciepłego. Skoro dziękujesz za tę zupę, to znaczy, że jeszcze jej nie jadłeś. No to prawda, jeszcze jej nie jedliśmy. Dobrze, co my tu mamy teraz? Tu jest jakaś notka. Nie wiem, czy dostanę, jak sobie zgarnę ten chłopski miecz. Mamy kartkę. I chłopski miecz. Czy ja czytałam ostatnią notatkę tak w ogóle, bo nie pamiętam już. Tam czytaliśmy list do Morgana. Morgarze, co z dostawą alkoholu? Jeżeli nie zobaczę 50 albo 30 butelek piwa do soboty, to powąchasz kwiatki od spodu. Przyjdź z towarem tam, gdzie się umawialiśmy. Spróbuj mnie wykiwać, ja dam znać twoim przyjaciołom. Do zobaczenia, frajerze, twój serdeczny przyjaciel. Przepis od Radiego, to jest istotne. Rosół ze ścierwojada. 2 mięsa ze ścierwojada, koniecznie surowe. Trochę soli, 7 serafisów dla podkreślenia aromatu. 2 orkowe ziele i oczywiście łyżka oraz garnek. Kurę włóż do garnka, zalej 3,5 litrami wody zimnej. Posól i gotuj 40 minut na moim ogniu. Ziele oczyść i umyj, a następnie dodaj do ugotowanej kury lub ścierwojada. Gotuj jeszcze 40 minut, a następnie dopraw solą. Później wrzuć na talerz i wpieprzaj. Tylko się nie popasz, synku. Twoja kochana mamusia. Ta kartka wisiała przy szkielecie. Skazaniec powieszony za kradzież 2 burek rudy. Niech to będzie ostrzeżenie dla reszty kopaczy. Od Melkora. Kolejny chętny do odwiedzania kopalni. Dobra, przechodź. I uważaj na pełzacze. Jasne, w porządku. Damy radę. Nie ma co się przejmować. Idziemy. Idziemy ogarnąć sprawę z Janem, bo to istotne. Żebyśmy mogli dalej ruszyć. Znaczy już wtedy będziemy mieli tak naprawdę ścieżkę otwartą do starego obozu. Czy ja mam jakieś punkty nauki? Mam 10. Przydałoby się dać to w siłę, ale z drugiej strony ta broń jednoręczna też by się przydała. Tu jest Drake. Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni?
Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Jasne. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też wszędzie są dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy przeznaczona do wykorzystania. Tutaj od razu jest przetapiana. Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze. Groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. Proszę, wypij moje zdrowie. No niestety, moi drodzy, ale te dialogi też są nam potrzebne. Dzięki. A co do pełzaczy, żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza, wiej ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Mhm, i się cofać non stop. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu. Obok składowiska. A, i jeszcze coś. Znasz Torusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba, jest nią Ian. To nasz szef. Jak podpadniesz jemu, podpadniesz nam wszystkim. Zrozumiano? Do zobaczenia. Jasne, wszystko wiemy. Tutaj jeszcze przejdziemy się, bo możemy tutaj jeszcze znaleźć handlarza, który się nazywa właśnie Santino. Mogę coś... Mam... Tak, i co ty masz? Nic ciekawego, ale może mogę ci jakiś syf sprzedać. Wiecie co? Możemy sprzedać te kilofy tak na 100%. I co dalej? Te monety mi zalegają, w sensie ja za nie nic nie dostanę. Żądło sobie zostawimy. Aha. Patelnię zostawię, dzbanek. 97 bryłek. Oh shit, nie chciałam. A, bo ty masz mniej bryłek, masz tylko 50. Dobra, to zróbmy tak, żebyś mi oddał właśnie te 50. Oto akurat. Co? Tylko 30? Bez sensu. No to dobra, no. I mamy. Mogę coś od ciebie No, chciałam zejść stąd, dziękuję. Dobra, tu jest strażnik. Witam. Tu jest strażnik świątynny, nie potrzebujecie. Okej. Okay. Po tamtej stronie chyba nie ma żadnej osoby, z którą można pogadać. Więc zejdźmy tędy. Piekielnik. Super, możemy zejść tutaj na dół. To tak w ramach tych zadań, które normalnie też możemy właśnie w kopalni. Ogarnąć. Witam pana kopacza. Tutaj jest Alef. Strażnicy nigdy mnie nie złapią. Co masz na myśli? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który mógłby mi wkopać dupę. Poza tym tylko sobie odpoczywam. I nie robią się podejrzliwi? Oczywiście, że tak. Wydobywamy mniej rudy niż inni kopacze. Więc muszę nadrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte. Więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może trochę rudy? Jakieś 10 bryłek? No masz. Jasne. Oto 10 bryłek. Dzięki. Z głównego szybu zejdź na dół po rusztowaniu. Pewnie trafi na dwie boczne jaskinie. A w drogę jest zodziek, a jest strażnik i starą błocarnią. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój odzarabiający. Tylko uważaj na pełzacze. Jakbyś tam potrzebował przypadkiem, wiesz, najświeższych informacji, zwoń się do mnie, to ci pomogę. Mhm. Masz dla mnie jeszcze jakieś pożyteczne informacje? No jasne. A możesz 10 bryłek? Masz. Za taką cenę oczekuję czegoś naprawdę dobrego. Bo w kłopalni może nas znaleźć mnóstwo zamkniętych skrzyń.
Glenn, jeden z kopaczy na górze, może ci dostarczyć parę wytrych. Powodzenia. Okej, okay, Glenn, tak? Nie widzieliśmy nigdzie Glenna akurat. Witam, piekielniki. Dobrze, ogarniemy wszystko. Pochodnia, super. No normalnie... Wow, szałciał. Tutaj jest zwykły strażnik. Okej. Okay. Dobra, no. Musimy wyjść i sprawdzić każdy z tych szybów. No po szybach się akurat kręcić za bardzo nie będziemy teraz. Ten jest wyjątkiem, bo tutaj akurat kopią. Ale w pozostałych szybach są już większe problemy. Pod tytułem pełzacze. Dobrze, my schodzimy niżej, tylko żebym się właśnie nie zakręciła tak jak przed chwilą. Tutaj logicznie jest sobie robić zapis, bo niektóre z tych paneli tego rusztowania są dziurawe. W sensie raz sobie na jedno naskoczyłam i przeleciałam przez podłogę. Więc no lepiej uważać. Dobra. Tu jest Snipes. Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. Do zobaczenia następnym. Aj. Jasne, możemy to oczywiście spróbować zrobić, bez problemów. Damy radę. Aaron? Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. Przysyła mnie Jan. Masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? Trudno. W takim razie zajrzę do niego. Jasne. Należy mi się 10 bryłek rudy. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie 30 bryłek. Dobra, bierzemy. Wezmę ten klucz. Trafiła ci się nie lada okazja. Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać psztyczka w nos któremuś ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Do zobaczenia. Aj. Jasne, jasne. Czy Aaron już poszedł? Raz mi się tak zdarzyło, że typ był za daleko. No. I tutaj nam się w sumie zwróciły te bryłki. Nawet z naddatkiem. Więc jest całkiem w porządku. Okej, okay, tam niczego nie ma. Schodzimy niżej. Już jesteśmy praktycznie blisko Jana, więc będziemy mieli z głowy test zaufania. Raczej, no przynajmniej jesteśmy blisko już tego. Tu jest Ulbert, witam. Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak, chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Proszę bardzo, na zdrowie. Dzięki. No, piwko. Na szczęście mamy sporo piwa. To jak z tym składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. Okej, okay, a czy ja bez klucza otworzę te skrzynie? W sensie wiem, że on zaraz będzie mnie bił, ale muszę się upewnić. Nie, nie da się. Okej. Okay. Czyli musimy mieć kluczyk, to albo pójdziemy do Alefa się zapytać, czy coś wie na temat tego klucza, albo, no nie wiem. W sumie moglibyśmy do niego zejść, ale to może później, bo jesteśmy już praktycznie przy Janie. No witam. A nie, to kopacz. A gdzie jest Grimes? Hej, ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? W rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. No proszę. Oto twój klucz. Tak, to ten.
Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Jasne, typie. Dobra, mamy Jana. Witam cię serdecznie. To ty jesteś Jan? Szef tej kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia. Więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu. Ale tutaj, pod ziemią, jest tylko jeden szef. Ja. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. O kurde! Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla Nielada armii. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Opowiedz mi coś jeszcze o rudzie. Niestety magiczne właściwości rudy zanikają podczas przetapiania. W hutach Nordmaru znają odpowiednie techniki przetapiania. Ale nawet bez mocy magicznych, broń wykonana z naszej rudy jest bardziej wytrzymała i zadaje większe obrażenia niż zwykły oręż. Opowiedz mi o kopalni. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze. Najlepiej trzymaj się głównego szybu. I nie przeszkadzaj świątynnym strażnikom. Chociaż przez większość czasu zbijają bąki, to najlepsi sprzymierzeńcy, jakich można sobie wyobrazić podczas starcia z pełzaczami. Postaram się o tym pamiętać. Mam jeszcze sporo roboty. A, i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom. Tylko się tu trochę rozejrzę. Przysyła mnie Diego. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Dobra, w sumie to na chwilę obecną możemy iść z tej kopalni. Nie potrzebujemy tutaj niczego kompletnie. Jeszcze tutaj później i tak wrócimy, wiadomo, w drugim rozdziale, więc wtedy można na spokojnie porozmawiać z resztą ludzi i na spokojnie zejść na sam dół. Nie musimy tego robić teraz, więc tego nie róbmy teraz po prostu. Najzwyczajniej w świecie wyjdźmy stąd i wróćmy może do starego obozu. Będziemy mogli wtedy właśnie zakończyć test zaufania dla Diego. Dobra, wyjdę tędy? No, wyjdę tylko. Okej. Tak, więc wrócimy jeszcze dzisiaj do starego obozu. Nauczymy się też u Diego raczej siły. Chociaż myślę, czy nie nauczyć się bronią jednoręczną walki u Scottiego jeszcze. Bo to też by było całkiem przydatne, nie powiem. Ale no chyba jednak dalej siła. No bo jeżeli chcemy ruszyć w pozostałych obozach cokolwiek, no to potrzebujemy siły aktualnie, a niekoniecznie lepszej walki. Chociaż lepsza walka też by się przydała. Szczególnie, że no nie potrafimy się na razie w ogóle bronić, no nie? Więc to też jest takie trochę bez sensu. Niestety. Może byłoby lepiej, jakbyśmy sobie dali jednak walkę bronią jednoręczną. Ciężko powiedzieć. Może wbijemy drugi poziom, więc wtedy sprawa będzie w miarę prosta. Bo sobie damy i w siłę, i w broń jednoręczną, jeżeli byśmy wbili na przykład teraz drugi poziom. Jest to dosyć prawdopodobne. Widzę, że aż się zrobiło ciemno. Dobra, wydaje mi się, że nie wbijemy nowego poziomu. Przynajmniej aktualnie, bo to by było zbyt piękne. Dobrze. Wiecie co? Może nie będziemy spać. Weźmiemy sobie pochodnie i po prostu pójdziemy. Czy ja mogę to założyć? Jeden sił mi brakuje. Cholera. No to musimy dać jednak w siłę na pewno. Dobra, odpalimy pochodnie i idziemy. Tutaj jeszcze też zostało nam parę osób do porozmawiania. Ale to też w swoim czasie wszystko, na spokojnie. Osób też nie zostało dużo. Została nam tak naprawdę sama karczma i kucharz przed karczmą. Raczej przed kopalnią i jeszcze może jakieś kilka NPC. Okej, muszę pamiętać, żeby wyjść tą bramą. Ewentualnie się przebagujemy przez ścianę. Czy moglibyśmy w sumie też tędy wrócić do starego obozu?
Natomiast no nie wiem, jakie stworzenia czekają na nas tutaj w lesie. Ale możemy spróbować. Na przykład tutaj przy wodzie się przejść. Nie powinno nam to sprawić większych problemów, a też się rozejrzymy mniej więcej. Ja tylko pamiętam, że tutaj w okolicy są zębacze. Tu jest na przykład dzik. No z dzikami wolałabym na razie nie mieć żadnej styczności raczej. Coś czuję, że nie skończyłoby się to dobrze. Natomiast takie kretoszczurki. No. No, tak jak takie kretoszczury, to na spokojnie, czy jakieś cierwojady. Okej, no jest dzik i to nie jeden. Także je też sobie teraz ominiemy w tej chwili. Przejdziemy tutaj bliżej wody. Dobra, żeby mnie... Ała, cholera! Oj, shit. Dobra, jakoś uda nam się coś czuje uciec, może. Dobra, dały sobie spokój. Dobra, dostałam trochę od tej krwiopijcy, ale to nic. W ogóle, że tak bez agro się na mnie zaatakowała jakiegokolwiek? Bez sensu. Dobra, jesteśmy już praktycznie pod starym obozem, więc sprawa jest bardzo prosta. Możemy oddać teraz w sumie test zaufania. Musisz uwagi w tej. No to tak, Diego siedzi sobie tutaj. Witam cię bardzo serdecznie, mój przyjacielu. Jak stoimy z czasem? No akurat jesteśmy w takim miejscu, że możemy na spokojnie skończyć. Mam listę od Jana. Nie będę zanosiła listy do Laresa. Chociaż chyba expa byśmy mieli więcej. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Okej, Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Możesz tak. To co, nauczyć? Na pewno jeden siły chcę, bo wtedy będziemy mogli lepszą zbroję jesteś założyć. Super. Zbroję. Znaczy trzymaj broń się. W sensie. Okej, bo zbugowałam prawie grę. Ogólnie, właśnie, teraz mamy też teleport, więc to też jest duże ułatwienie. O, to też widzę, że mogę założyć. 32-30, okej, czy niepotrzebnie się uczyłam, Mir Sędziego. Trzy siły, dobra. Naucz mnie jeszcze. Raz, dwa, trzy. Jesteś teraz. Lepiej się do tego nie. Dobra. I będzie teraz też lepiej? Tego? 11, dobra. Żelazna maczuga. No miecz sędziego to już jest całkiem dobra broń. I wiecie co? To dajmy sobie... Jeszcze jeden punkt. I teraz jeszcze chodźmy do Skatiego się douczyć. Oczywiście uważamy na wrzoda, wiadomka. I co, i na tym sobie raczej zakończymy dzisiejszy odcinek. W kolejnym, wiadomo, też mamy sporo jeszcze rzeczy do roboty. Dziennik nam wręcz rośnie, a nie się kurczy. Jeszcze mamy całe bractwo przed sobą. Okej, tam się ktoś leje na arenie. Cześć, Skati. Walka. Plus 5. Tak, mamy teraz lepsze umiejętności. Nadal jesteśmy nowi, ale już jest dobrze. Herek, witam. Okej, teraz wy się bijecie, dobrze. Okej, moi drodzy, myślę, że na tą chwilę byśmy sobie zakończyli. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie... No cóż... Gdzie będziemy robić resztę zadań. Jeszcze tak na sam koniec, dosłownie, zanim się tak stuprocentowo z wami pożegnam, otworzymy sobie dziennik. Jak widzicie, dziennik jest okropny i on nie będzie krótszy, wręcz przeciwnie. Pomoc Diego. Tak, musimy iść do przemytników. Tak, musimy iść do przemytników. To też nie byłoby głupie. Szopa Ulberta, to później sobie to zrobimy. Skrytka kopaczy, lekarstwo Dorma. Tak, po to lekarstwo możemy udać się w kolejnym odcinku.
Dobrze, zresztą odpalimy sobie to, zobaczymy. Ja jeszcze muszę też poszukać ogólnie, gdzie jest to czarne ziele, bo nie znalazłam go, a wtedy moglibyśmy też alchemikowi na spokojnie oddać to, co potrzeba. Więc jeżeli wam się podobało, to łapa w górę, sub z dzwonem, jakiś miły komentarz i słyszymy się już w kolejnym materiale jutro o godzinie 17. Do kolejnego, trzymajcie się i cześć!